ciągu kilku najbliższych miesięcy ukaże się mnóstwo świetnych gier. Przygotuj się, bo zima nadchodzi, a wraz z nią naprawdę gorące tytuły, które zaraz ci przedstawię. Po obejrzeniu napisz, na który tytuł najbardziej czekasz i dlaczego. Restart serii z 2013 roku przejął się przez graczy nadzwyczaj ciepło, więc nie powinno nikogo dziwić, że zapowiedziany sequel cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Po udostępnianych do tej pory fragmentach rozgrywki nie mamy obaw, że wysoko postawiona poprzeczka przez poprzedniczkę może być dla ambitnych deweloperów jakimś problemem. Rise of the Tomb Raider zadebiutuje w listopadzie na konsolach Microsoftu, dopiero w przyszłym roku zobaczymy grę na PC oraz PlayStation 4. Crystal Dynamics zabierze nas w niebezpieczną podróż w różne zakątki świata, odwiedzimy m.in. Syrię i Himalaje. Lara wyruszy w kolejną wyprawę po to, by odnaleźć dowody na to, co wydarzyło się w poprzedniej. W tym celu nie tylko zwiedzi całą masę grobowców, ale też stawi czoła nowym przeciwnikom. Zahartowanej poprzednią wyprawą pani archeolog nie są już straszne ani karkołomne akrobacje, ani strzelaniny, tak więc możemy liczyć na kawał porządnej gry akcji. Drugi Battlefront jest uważany za jedną z najlepszych gier komputerowych osadzonych w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Od jego premiery minęło jakieś 10 lat, ale w końcu doczekaliśmy się prawie next-genowego następcy. Star Wars Battlefront nie tylko wygląda prześlicznie, ale też gra się w niego naprawdę nieźle. Choć twórcy zaprzeczają, że nowy Battlefront będzie kolejnym Battlefieldem, to nie da się ukryć faktu, że czerpie z tej serii całymi garściami. Skupi się on bowiem głównie na rozgrywce wieloosobowej, gdzie w kilku różnych trybach zmierzy się nawet do 40 graczy. O piękne, znane nam z ekranów kin krajobrazy zadba silnik Frostbite 3. O boju o galaktykę wcielimy się nie tylko w znanych bohaterów, ale i zasiądziemy za sterami nie mniej kultowych pojazdów. Assassin's Creed Syndicate. Tym razem tłem do konfliktu ścierających się zakonów templariuszy i asasynów będzie rewolucja przemysłowa. Nie ma więc wątpliwości, że główna oś fabularna Syndicate obracać się będzie wokół konfliktu między wyzyskiwanymi robotnikami a samolubnymi kapitalistami. Co ciekawe, po raz pierwszy w historii wcielimy się w dwóch bohaterów, a także zasiądziemy w siodle prowadząc dorożki. No, szaleństwo. Jak sama nazwa wskazuje, Guardians to piąta odsłona serii. Standardowo oprócz kampanii, nie tylko dla jednego gracza, gdyż Halo 5 oferuje także czteroosobowy tryb kooperacji, znajdziemy tu także moduł multiplayerowy, który niegdyś przy okazji poprzednich części wyniósł Xboxy na wyżyny popularności. Halo 5 Guardians wprowadzi nowy tryb, Warzone, w którym walczyć będzie nawet do 24 graczy. StarCraft 2 nie tylko podbił serce fanów oryginału, ale i zachęcił do siebie zupełnie nowych, zajmując sobie honorowe miejsce na e-sportowym podium, tuż obok League of Legends oraz Counter-Strike'a Global Offensive. W kampanii Legacy of the Void skupimy się na rozwiązywaniu wewnętrznych konfliktów zaawansowanej technologicznie rasy Protossów. Oprócz dyplomacji wagę przywiązać musimy też do rozwoju armii dzięki nowym jednostkom. Dodatek zaoferuje także dwa nowe tryby sieciowe, Allied Commanders, czyli dwóch graczy kontra sztuczna inteligencja i Archon Mod, pojedynek dwóch na dwóch, w którym sojusznicy dzielą się zasobami i jednostkami. Fallout 4. Fani serii Fallout z roku na rok tracili nadzieję, ale w końcu legenda powróci do życia. Deweloperzy ze studia Bethesda obiecują ogromny, obfitujący w możliwości postapokaliptyczny świat, pełen niebezpiecznych przygód i intrygujących opowieści. Fallout 4 jest jednym z pewniejszych kandydatów do zdobycia miana gry roku. Nowy Fallout stawia na akcję oraz eksplorację postapokaliptycznej wizji Bostonu i okolic. Dalej ważną rolę odgrywać będzie rozwój postaci i stosunek do świata zewnętrznego. Bardziej fanatycznych fanów serii może zdradzić szereg wprowadzonych uproszczeń na rzecz dynamizacji rozgrywki. Zbudujemy też swój własny dom, którego zmuszeni będziemy przed sporadycznymi atakami bandytów czy mutantów bronić. Uncharted The Nathan Drake Collection. Nawet jeśli nie macie PlayStation, to nie ma możliwości, byście kiedykolwiek nie słyszeli o serii Uncharted.
The Nathan Drake Collection jest niczym innym jak zremasterowaną zbiorczą edycją wydanej do tej pory trylogii. Oprócz ulepszonych tekstur i efektów, gra wprowadza rozdzielczość 1080p, rozgrywkę w 60 klatkach na sekundę, nowe trofea oraz tryb fotografii. Warto mieć jednak na uwadze, że kolekcja zawiera jedynie kampanię dla jednego gracza. Rock Band 4. Niezależnie od tego, czy marzy nam się kariera wokalisty, gitarzysty czy perkusisty, każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Co więcej, 4 wspiera kontrolery dedykowane poprzedniczce. Lifting przeszedł przede wszystkim system odpowiedzialny za ocenę partii wokalnych. Teraz nie ma mowy o oszukiwaniu przez nucenie, teraz faktycznie trzeba śpiewać wyświetlany tekst. Po niezbyt udanych kilku ostatnich odsłonach serii Need for Speed, EA jest na jak najlepszej drodze, by się zrehabilitować. Nowy NFS ma oferować to, czego przez ostatnie lata wszystkim miłośnikom nielegalnych ulicznych wyścigów brakowało, czyli pełne adrenaliny pościgi, szeroki wachlarz starszych, legendarnych samochodów oraz niemal nieograniczone możliwości tuningu swoich czterech kółek. W nadchodzącym Need for Speedzie możemy kreować swój wizerunek w zależności od preferowanego przez nas stylu, czyli prędkości, efektownej jazdy, tuningu bądź ekipy. Nocny uliczny klimat nawiązuje bezpośrednio do starych, dobrych undergroundów. Takie niby pierwsze miejsce na liście najbardziej oczekiwanych gier ostatniego kwartału roku 2015 przypadło Call of Duty Black Ops 3. Wiele może ten fakt rozczarować, ale też nie powinno nikogo dziwić. W końcu z roku na rok kody biją kolejne i kolejne rekordy sprzedaży, czyniąc Call of Duty najpopularniejszą serią gier komputerowych na świecie. Kolejny Black Ops znów przenosi nas do przeszłości ogarniętej konfliktami zbrojnymi, w której żołnierze potrafią biegać po ścianach, lewitować czy strzelać z protezy ręki pełniącej funkcję granatnika. Kampanię będzie można przejść w czteroosobowym koopie, choć użytkownicy PS3 i Xbox 360 będą musieli niestety obejść się smakiem. Standardowo dla produkcji studia Treyarch powróci także tryb zombies. A wy macie zamiar kupić Call of Duty Black Ops 3? A może futurystyczny setting zdążył się już wam znudzić? Oczywiście w komentarzach, chętnie sobie z wami pogadam na ten temat. Serdecznie dziękuję za obejrzenie, do usłyszenia w kolejnym materiale. Elo!